tej strony witam was serdecznie Paweł Dębowski oraz Konrad Bejna-Brzozowski. Z roku na rok coraz trudniej nas zaskoczyć, a nasz apetyt i wymagania rosną wprost proporcjonalnie do ilości wydawanych gier wideo, a wręcz czasami grymasimy. Dlatego nadal czujemy dreszczyk emocji, kiedy jesteśmy zaskakiwani niczym przez hiszpańską inkwizycję. Rok 2018 zmienił trendy muzyczne w grach wideo, gdzie najczęściej słuchaliśmy soundtracków z niezależnych produkcji, z nielicznymi wyjątkami w postaci wysokobudżetowych produkcji. Z roku na rok stajemy na uszach, by przesłuchać jak najwięcej ścieżek dźwiękowych. Dlatego jeżeli nie znaleźliście wśród naszych propozycji ulubionego albumu, to koniecznie napiszcie do nas zażalenie w komentarzach. Nie zagłębiając się już więcej w szczegóły, zapraszamy was do obejrzenia materiału wideo, z którego dowiecie się, jaki album oraz którego kompozytora nasza redakcja wybrała w 2018 roku. Zanim jednak przedstawimy wam nasz wybór, chcielibyśmy wcześniej opowiedzieć o dwóch pozostałych albumach, które były najbliżej naszych nominacji. Ponadto postanowiliśmy jeszcze przyznać specjalne wyróżnienie dla albumu z ubiegłego roku. W takim razie można zaczynać. Jesteście gotowi? Album roku 2018 według redakcji GameMusic.pl. Miejsce trzecie. Far Cry 5. Dunrunner. Każda część Far Cry jest wyraźnie inna od poprzedniej, zachowując przy tym wiele cech stanowiących rdzeń serii. Bardzo podobnie jest ze ścieżkami dźwiękowymi tych tytułów. Wszystkie mają energię właściwą do soundtracków z gier akcji, zarazem operując w różnych stylistykach. Soundtrack do Far Cry 5 reprezentuje nurt, który zwykło nazywać się w muzyce growej mianem Americana, szufladkując razem te ścieżki, które wywodzą się w prostej linii z typowo amerykańskich tradycji brzmieniowych i interpretują na nowo korzenie tamtejszych melodii. Far Cry 5 skręcił na drogę wiodącą przez country i gospel, aczkolwiek z parymi ostrymi zakrętami. Wyszło lepiej niż tylko poprawnie, bo soundtrack jest co najmniej dobry jakościowo pod każdym względem. Łącznie na potrzeby gry stworzono około 5 godzin muzyki. Miejsce drugie. Vampire. Olivier de Rivière. De Rivière znów to zrobił. Tym razem popełnił ostateczny soundtrack dla wampira wiktoriańskiej epoki. Koncept prosty, wiolonczela i industrialne syntezy. Wykonanie mistrzowskie. Wystarczy chwilę pograć, by zrozumieć, że jest to opowieść romantyczna w mrocznym klimacie. Dualizm zbity w doskonałym miejscu. Główny bohater jest wyobcowany w podwójny sposób. Swoją naturą i przemianami zachodzącymi w otaczającym go świecie. Olivier zadecydował, że nic tego tak nie odda jak połączenie subtelnego brzmienia udręczonej wiolonczeli z nowoczesnymi i pozornie nieprzystającymi syntezatorami. Postępujący rozwój technologiczny tamtego okresu historycznego wraz z odczłowieczeniem społeczeństwa doskonale odnajduje się w zapętlonych, odbijających się sztucznymi echami warstwach industrialnych. Jest to jeden z tych albumów, którym należy przesłuchać niezależnie od tego, czy zamierzacie grać wampira. Miejsce pierwsze. Detroit Become Human. Philip Shepard, John Passano, Nima Fakahara. Jeden świat, trzy historie, trzech bohaterów, trzech kompozytorów. Detroit Become Human od początku zapowiadał się jako jeden z najambitniejszych projektów ostatnich lat i zdecydowanie nie zamierza oddawać pola w kwestii muzyki. Dla każdego z trzech głównych bohaterów dobrano kompozytora o całkowicie innym podejściu. Muzyka w Detroit Become Human nie tylko współgra z obrazem, ale też jest ważnym elementem spajającym tragiczne wydarzenia towarzyszące bohaterom, walczących o swoją egzystencję w świecie, gdzie empatia jest jak lekarstwo na raka w postaci ludzkości. Scenariusz do gry okazał się wystarczającą inspiracją do skomponowania poruszających tematów, która swoim minimalizmem mówią więcej niż niejedna znana nam książka o cierpieniu egzystencjalnym. Owszem, sam soundtrack nie jest może odkrywczy, ani nie wprowadza nowych trendów do świata muzyki do gier wideo, aczkolwiek był to jeden z nielicznych albumów minionego roku, który potrafił na siebie zwrócić uwagę bez szczególnej reklamy ze strony wydawcy, ponieważ poza obrazem potrafił się obronić kunsztem kompozytorskim. Wyróżnienie Frostpunk. Piotr Musiał. Piotrowi Musiałowi udało się uchwycić esencję Frostpunka w sposób, w który udałoby się to nielicznym. Przepiękna stylistyka i oprawa wizualna kąsająca w oczy mrozem zasługują na odpowiednią muzykę. Partytura Musiała sprawdza się w tej materii wybornie. W soundtracku dominuje kwartet smyczkowy Atom String Quartet, którego tęskne dźwięki rozlewają się przygasłym ciepłem nadziei. Gdy wymaga tego sytuacja, kwartetowi wtórować zaczyna bułgarska Sofia Session Orchestra, a nie brakuje również ambientowej elektroniki, która w subtelny sposób rozbrzmiewa pośród lodowych wichrów. Każdy element wydaje się skrupulatnie wyważony i dobrany zgodnie z konkretnymi cechami gry. To by było na tyle. Jak zawsze dziękujemy wam za uwagę i czekamy na wasze komentarze oraz propozycje, jakie albumy roku 2018 zawładnęły waszymi uszami. Żegna się z wami Konrad Bejna-Brzozowski oraz Paweł Dębowski.